Shall we begin? Witam serdecznie na moim kanale, jestem Ksasz i dziś chciałbym Państwu pokazać najlepszy 10 tier do robienia w UN8. Jest to MXM454. Na stronie Tomato.hg możemy sobie sprawdzić aktualnie, jak wygląda z ostatnich 60 dni WN na poszczególnych czołgach, bądź procent wygranych, bądź damage. Strona bardzo fajna, polecam ją. Teraz MXM454, 175 tysięcy bitew, 2849 średniego damage. Niesamowity wynik jak na tier 10, niesamowity procent wygranych 53% i niesamowity WN 2600 średniego, gdzie to nie jest czołg, którym grają tylko najlepsi, to jest czołg ogólnie dostępny, gdzie można go zrobić z drzewku technologicznym bez problemu. Drzewlinia jest naprawdę fajna, więc tym czołgiem można WN zrobić też fajną na dziewiątce. Ogólnie dziewiątka jest najlepszym czołgiem drzewkowym do robienia WN8, więc naprawdę fajna linia, żeby nabić sobie WN-ki. I teraz tak, średni damage jest w top 3, czyli jest Ebola jest troszeczkę lepsza, robi się na niej 150 więcej damage'u, ale jest porównywalny z damage'em, jeżeli chodzi o czołgi z Chieftaina. Chieftain naprawdę robi podobną robotę. Ma troszeczkę większy poziom zwycięstw, ale proszę zobaczyć, przy tym samym damage'u mamy o prawie 550 więcej WN. A następny czołg drzewkowy WZ-a, który mi 2300, już jest WN-a niższa praktycznie o 1900 punktów, więc czołg niesamowity do robienia WN. Teraz, jak nim grać? Bo nie wszyscy wiedzą, pomimo że robią wyniki, ale jak robić jeszcze lepszą WN? Jak zrobić tym czołgiem wyniki? Jest to jego model na stronie Tanks.gg. Widać, że pancerz tego czołgu jest dosyć mocny, jeżeli chodzi o front i o wieżę. Pociski, jakie są na tym czołgu, to jest 560 damage przy 296 mm penetracji. Ogólnie zalecam granie na full gold, gdyż drugi rodzaj pocisków ma zbyt małą penetrację i niestety możemy się nadenerwować, chociaż ten goldowy, że tak powiem, pocisk już i tak stwarza nam problemy przy przybijaniu otwarcia dyszek. Jak rzuci nas na ósemki, no to jest, no jest masakra, ale przy dziesiątkach już trzeba celować w big spoty i poszukać jakichś większych miejsc, żeby się wbić tym czołgiem. Więc jeżeli chodzi o jego pancerz, grając od frontu tym czołgiem, wbijemy się mu w kadłub powyżej 310, trzeba mieć penetracji, półka powyżej 300 i tutaj powyżej 280 powinniśmy śmiało wejść. Gdzie celować ten czołg? Oczywiście celujemy w garki, tam wchodzi wszystko, tam nie ma problemu nawet ósemka, żeby się wbiła. Ale co w momencie, jeżeli ten czołg wyjedzie grając na wieżę? Czyli przy 8 stopniach opuszczenia działa można grać w ten sposób tym czołgiem. Są dwa miejsca, które celujemy. Celujemy pod wieżę, gdzie mamy penetrację około 300. Trzeba mieć taką penetrację, żeby się wbić ten czołg. Jest, trzeba się wbić tutaj w półeczkę. Jest dosyć duży weak spot na tym czołgu. No ósemki będą miały problem. No naprawdę będą miały problem. Ten czołg będzie dla nich praktycznie nietykalny, tylko te z penetracją więcej niż 300 mogą zrobić tutaj jakieś uszkodzenia. Pokażę, jak to wygląda w modelu normalnym, bo tej półki nie widać. Trzeba celować w tą półeczkę tutaj. Jemu tutaj ładnie wchodzi powyżej 300. Dychy tutaj to siatkują, tutaj nie ma to problemu. No tylko trzeba się jeszcze strzelić. Walimy pod wieżę, no i walimy w garki. Jeżeli gra natomiast na wieżę, no to tutaj już zaczyna się robić problem. Górna płyta niesamowicie dinga. Półka natomiast już tutaj wejdzie i w dolną półkę, jeżeli gra na wieżę, więc trzeba pokazywać maksymalnie do tego punktu i z tej wysokości strzelać. Ale wiemy, gdzie go przebić, ale jak nim grać, bo to jest naprawdę specyficzny czołg do grania. Nim się bejtuje, zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Przejdziemy na kolizyjny. Tym czołgiem nie możemy robić skrapa, bo mamy miejsce takie same jak w Liberteku, taką półeczkę, gdzie wszystko nam wchodzi i tym czołgiem gra się zupełnie inaczej. Tym czołgiem pokazujemy przód. Tak, pokazujemy przód. To jest jeden z niewielu czołgów, gdzie można grać w ten sposób. Proszę zobaczyć. Wyjeżdżamy, wystawiamy tylko przód, bez pokazywania pierwszego kółka i tej półki. I proszę zobaczyć, co się wydarzy, jeżeli dobrze skontujemy czołg i wyjedziemy przodem. Trzeba mieć powyżej 350 penetracji, 380-400, żeby przebić ten przód. Tylko najmocniejsze te deki mają taką penetrację, żeby tam się wbić.
wyjeżdżamy przodem, pokazujemy tą część kadłuba, bejtujemy, ktoś próbuje nas przebić w dolną płytę, która ma w tej chwili 350, strzelamy, wyjeżdżamy, oddajemy strzał za darmo. Ten sposób gra się tym czołgiem najlepiej. Można grać na wieżę, ale zamiast skrapa pokazujemy przód. Całkiem inny rodzaj gry, bo z przodu granie za górką, no już jest ryzykowne. Możemy zostać przebici, tam 340 penetracji spokojnie wystarcza, żeby ten czołg dziurawić, ale jak nas rzuci na ósemki, to naprawdę możemy zrobić kolosalny wynik tym czołgiem. Jesteśmy praktycznie nie do ruszenia, nie licząc garków. Możemy ósemki zsiatkować. A teraz zapraszam was do bitwy. Zagrałem ich niewiele, kilka sztuk tylko, ze słabą załogą, bez fioletowych modułów, żeby sprawdzić, czy on jest naprawdę taki mocny. I jest mocny. Zapraszam. Zapraszam do bitewki. Mapa Berlin, najlepszy rzut, jaki jest możliwy na ósemki. Tu w tej bitwie pokażę, jak kapryśne jest to działo. Czasami wchodzi elegancko, a czasami brakuje tej penetracji, to widać. Tutaj moduły były HP, Venta i dosyłacz. Standardowy zestaw, na którym gram na większości dyszek. Jedziemy sobie oczywiście w miejsce, gdzie powinniśmy jechać, czyli jedziemy do miasta. Załadowaliśmy czołg full goldem. 4 haeczki, chociaż haeki na tym czołgu się no nie sprawdzają, tylko się osiągnąłem więcej. Proszę zobaczyć tutaj, jak wygląda celownik, gdzie mierzymy, czyli mierzymy bardzo dobrze. W miejsce, gdzie możemy podpalić E5. Ale żeby to weszło, ja bym nie obstawiał. Proszę zobaczyć dalej. Wchodzi za 589. Ciężko było trafić w budynek, a trafiamy z damage'em w czołg. I teraz patrzymy. 277. Tutaj podjeżdża 75. Pokaraliśmy go. Mamy z przodu 277 i z lewej strony E5. Jesteśmy w krosie jakby. Z jednej strony, jak zeskontujemy wieżę, możemy udać E5. Z drugiej strony od przodu 277, który ma niesamowitą penetrację na goldzie, ale się odbija. Musimy się ruszać tym czołgiem. Nie możemy stać w miejscu. Nie możemy dać się trafić w tą półkę. Tutaj trafia nas E75. Właśnie ten cross jest tutaj na nas jakby założony w tej półce. Musimy się tak ustawić, żeby tu ładny strzał będzie wypiął. Ładnie weszło za 593. I ustawiamy się tak, żeby zakryć się od E5, a walczyć tylko z 277 i z E75. Tak, żeby nie tracić HP. Ładnie gramy na wieżę. 277 próbujemy w garnek, ale schodzi nam na jarzmo. Niestety ten strzał nam nie poszedł. RNG w tym czołgu jest no, niesamowity, chociaż działo nie jest złe. Fajnie się na tym dziale gra, fajną ma stabilizację, fajnie skupia. Znowu strzał w garnek, znowu nie weszło. Znowu RNG nam nie pomogło. I będziemy teraz próbowali E75. Wystraszyliśmy go. No i będziemy mieli czas, żeby przymierzyć ten 277. Facet tutaj fajnie zakrywa lufą. Widać, że ogarnia. Z golda... O! Tutaj strzał, który też nie poszedł tak jak trzeba. Snap pierwszy, który nie powinien trafić w ogóle w czołg, wchodzi elegancko, a strzał, który był dosyć dobrze skupiony, nie dał nam damage'u, więc próbujemy dalej, kombinujemy. Czekamy, aż te 277 strzeli. Zakrywamy garnek, przymierzamy w górną płytę skontowanej E5, gdzie powinno nam wejść, która stała w takim punkcie, że świeciło się na zielono, wszystko nie wchodzi. Znowu próba 277. Ładnie zakrywa lufą, próbuje. Ale się schował, więc... Znowu go wpuszczamy, znowu strzał i... Strzał, który też nie powinien wejść, wchodzi za 538. Dwulufa widzę, że gdzieś się tam wychyliła i oberwała od naszych... TDK-u, chyba GSR ją spompował. Tu myślałem, że się wbije w bok wieży, ale no niestety ta penetracja 296 no nie pozwala nam, żeby tak łatwo przebijać te dziesiątki. Dlatego trzeba tu umiejętnie grać. Tu znowu źle przymierzone. Tu już jest ewidentnie moja wina. Powinniśmy lepiej to przymierzyć. 277 obita już uciekło. Piątka teraz popełnia błąd. Zauważyliśmy to, więc mierzymy w jej weak spota i ładnie już teraz wchodzi. Trzeba dokładnie mierzyć na tym czołgu. Niestety strzały, takie snapy od boku to jeszcze mogą wejść, ale jeżeli są twardsze jakieś elementy na czołgu i dobrze nie przymierzymy, a piątka jest specyficzna, trzeba wiedzieć, gdzie mierzyć, to możemy nie zrobić tego damage'u, więc musimy celować. Teraz widzę na mapie, że podjeżdża 110.
Tutaj czołgi jakby już nasi mocniej zaszowali. Nie ma za bardzo w co strzelać. I zastanawiam się, czy nie pojechać na tą 110 z tego względu, że jak ona wjechałaby na plecy, to mogłaby nas dosyć łatwo załatwić tutaj od tyłu. Tutaj Tedek też fajnie gra na wieży. Też fajny czołg, też trzeba będzie do niego zrobić materiał. No to jedziemy na tą 110. Tutaj bałem się o 277, że nam wpakuje w plecz, ale niestety, no albo stety, udało nam się przejechać. Tu 110 tu bokiem troszeczkę za mocno wjechaliśmy, przebija nas, ale my też oddamy jej. Wymiana dosyć dobra, 500 za 300. Skorpion celuje w nasz kadłub i mówię, jeżeli jest tak skontowany, no to praktycznie jesteśmy nie do przebicia. No tutaj już dokończymy, to jest tylko kwestia strzału tą 110. Skorpion drugi raz się odbija. Znowu mieliśmy skontowany pancerz, ten przedni. I mamy już odbitego 2700. W damage'u mamy 4300, no ale bitwa niestety przez to, że zielone nam pada, zaczyna wyglądać nieciekawie. Zastanawiałem się, co zrobić. Myślałem, żeby blindować tego skorpiona, ale stwierdziłem, że ważniejsze będzie pomóc naszemu Tedekowi, bo tu E5 niego agresywnie wyjeżdża. E5 popełnia błąd. Wchodzi ładnie do garażu. Poprzedni strzał w to samo miejsce nam nie wszedł. Tutaj niestety jest przeładowanie, bo 277 też już było w garażu. I zastanawiam się, co zrobić. Teraz proszę zobaczyć, co się wydarzyło. Proszę spojrzeć na ping. Nagle, nie wiem, czy to lagi serwera. Przyspieszymy to trochę. I prawdopodobnie przez to przegraliśmy bitwę. Przez te kilka sekund nas tak zlagowało, że zielone padło. Nasze czołgi się rozjechały. I teraz patrzę, co zrobić, bo sam bez wsparcia wyjeżdżając na 5 czołgów, no to bym szybko wrócił do garażu. Nasz obiekt jeździ gdzieś tam, zabłądził chyba. Fałka fajnie wyjeżdża, mogłaby tu mieć bicie i zaczynają nas kapować 2 czołgi. Stwierdzam, że trzeba jednak podjechać, zaryzykować. Spróbować zekapować tą bazę. Tedek nas jeden się ustawił. Fałka ma nam, kryje nam plecy. Więc jedziemy sobie postrzelać się tutaj z tymi, co nam kapują bazę. No i widzimy kobrę. To był błąd, że jej tutaj nie skończyłem. Ale dla mnie w tym momencie ważniejszy był dekap. No to mamy skorpionika, strzał, ładnie, 527. Trochę mało polosowało, stwierdziłem, że założę HEK-a. Będzie łatwiej się wbić. Skorpion znowu się dinga, grając na goldzie. Tutaj już wchodzi za 603, ale mogliśmy to zrobić na tym samym pocisku. No to nie spodziewałem się, że standard tak agresywnie wyjedzie. Załadował pewnie prawdopodobnie 3 pociski. Powinniśmy to przeżyć. Na pewno przeżyjemy. Myślałem, że go uderzę chociaż raz. Biję mu trochę, żeby go później skończyć. No ale standard nas tutaj mocno próbował nas gąskować. Przebił nas tylko raz. Znowu mamy już odbite 3,5 tysiąca. Dalej ktoś kapuje bazę. Nie zjeżdża. No to wyjeżdżamy jeszcze raz. Panterka. Przymierzone 610. Mamy już 6300. No i tutaj obracam się, nie spojrzałem na mapę, wyjeżdża kobra i jest game over. Pałka nie wie, czemu pojechała kapować bazę. I powiem szczerze, byłem tak zły, że miałem lagi. Tak zły przez te strzały, które mi nie weszły, bo tu już mogło być spokojnie 8-9 tysięcy. No jest z jednej strony RNG, z drugiej strony moje błędy, bo wyraźnie źle było przymierzone. Tedek zginął teraz ze względu na to, że Pałka przegrała tą bitwę. Ja zdekapowałem, jakby Fałka została na tym miejscu, gdzie była. Fałka pojechała na kapa. Po prostu wyszedłem z gry. Byłem tak wkurzony, że nawet nie zobaczyłem wyniku końcowego. W każdym razie zrobiliśmy 6300, odbiliśmy 3400 po spocie. WN-ka na pewno wysoka. W okolicach podejrzewam 6000. I to by było na tyle. Proszę wyciągnąć wnioski z mojego grania. Gdzie popełniłem błędy, jak grać tym czołgiem. Mam nadzieję, że zrobicie lepsze wyniki jak ja. Pozdrawiam. Hejka.